serdecznie na imprezie w ramach uroczystego rozpoczęcia Ferli, w ramach programu profilaktycznego Cukierki. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy liczne konkursy z nagrodami. Mamy nadzieję, że wszyscy bardzo miło spędzą czas na lodowisku. Dodatkową atrakcją jest słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników akcji. W dniu 13 lutego spodziewamy się uroczyście również zamknąć akcję Zima w Mieście i już serdecznie zapraszam na zakończenie. Witam bardzo serdecznie podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej na Białym Orliku w Markach. Realizowana w dniu dzisiejszym jest impreza w ramach programu profilaktycznego Cukierki. Impreza ta ma na celu rekreację dzieci, rekreację młodzieży oraz opiekunów. Wspaniałe rozpoczęcie mazowieckich ferii podczas ruchu, a nie przebywania nie na obiektach sportowych. Program profilaktyczny w całości jest zrealizowany przez Urząd Miasta Marki. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał burmistrz miasta Marki, pan Jacek Orych. Życzył uczestnikom dobrej zabawy, wielu sukcesów podczas tej imprezy. Sama impreza zawiera kilkanaście konkurencji sportowo-rekreacyjnych o charakterze zwinnościowym. Oczywiście konkurencje są skierowane do osób poruszających się na łyżwach. Tutaj startują dzieci w wieku od lat 3, 4 do lat kilkunastu. Mamy również konkurencję przygotowaną dla opiekunów, dla dorosłych. Miejmy nadzieję, że dorośli sprawdzą się nie gorzej niż dzieci. W ramach programu przewidziane są dla najlepszych dzieci upominki ufundowane przez Urząd Miasta. Są to gry edukacyjne, książki i inne przedmioty przydatne młodym uczestnikom dzisiejszej imprezy. Również dla pozostałych uczestników mam przygotowane medale z zawodami na lodowisku z Zima w Mieście Marki. Program profilaktyczny Cukierki. Tak te medale wyglądają. Ile konkurencji? Mamy przygotowanych 12 konkurencji. W ciągu tych 3 godzin postaramy się wszystkie zrealizować, nagradzając uczestników. A proszę powiedzieć jeszcze, czy planowane jest jakieś uroczyste zakończenie akcji? Uroczyste zakończenie akcji jest zaplanowane na 13 lutego na Białym Orliku w Markach, czyli w tym samym miejscu, w którym w dniu dzisiejszym się znajdujemy. Zapraszamy w godzinach 12-15. Jeszcze mamy przygotowanych na finał więcej atrakcji, inne konkurencje, inna sceneria i inne atrakcje. Wielkie podziękowania dla pani Emilii Jakubowicz, która wiele serca włożyła w realizację tego projektu i w tej chwili odpowiedzialna jest za elementy tego projektu, które dzieją się również poza lodowiskiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak się Państwo bawią? Fantastycznie. A jak Państwu się podoba? Bardzo. Oby więcej takich pomysłów u nas w Markach. Startowali Państwo w jakiejś konkurencji? Córka startowała? Przymierzamy się. Dopiero. Jak się bawisz? Dobrze. Startowałaś już w jakiejś konkurencji? Nie. A zamierzasz wystartować? Nie. No bo nie umiem dobrze jeździć na łyżwach. Często zaglądasz na Orlika? Byłam już 5 razy. Wystartowałaś w jakiejś konkurencji? Brałaś udział? Brałam. W której? W pierwszej, slalomem. Trudno było? Nie, łatwo, ale niestety nie wygrałam. Córka brała udział w jakiejś konkurencji? Nie, za słabo jeszcze jeździ, także niestety nie. Ale przez te 2 tygodnie poćwiczy i na zakończenie pewnie weźmie udział. Miejmy nadzieję, że wygra. Podoba Ci się? Tak, bardzo. Często jeździsz na łyżwach? Tak, bardzo lubię. A na Orliku który raz? W tym roku drugi. Brałaś udział może dzisiaj w jakiejś konkurencji? Tak, w pierwszej. Jak poszło? Dobrze, ale łyżwy trochę się nie dopasowały do moich nóg. Rozumiem, że będziesz tutaj zaglądała codziennie. Tak. Jak się Państwo bawią? Fajnie. Brałaś udział w jakiejś konkurencji? Nie.
Lubisz jeździć na łyżwach? Tak. Uczę się dopiero, tak? Się w zeszłym roku się uczyła, ale złamała rękę. I musieliśmy przerwać nauki, a w tym roku już jest dobrze i umie równowagę utrzymać, także staramy się nauczyć w tym roku, żeby przyszło można było już brać udział w konkurencjach, tak? A co Państwo sądzą o dzisiejszej imprezie? No pogoda troszeczkę jest taka, no mogło być z 5 na minusie, ale jest fajnie. Słońce nie pada, deszcz, no. Rodzina bawi się dobrze. Tak. Tak? Witam bardzo serdecznie na mareckim lodowisku w Białym Orliku. Dzisiaj jest pierwszy dzień ferii, zatem rozpoczynamy je w sposób trochę inny. Zabawowy dla dzieci, dużo atrakcji, dużo konkursów. Od razu już teraz zaproszę na zakończenie fermy, chociaż to dopiero za 2 tygodnie, ale 13 lutego również w tym miejscu na Białym Orlisku będzie w bardzo podobny sposób pożegnanie ferii. Ale ferie się zaczynają, co przed nami? W Markach ferie, w każdej szkole można skorzystać z zajęć, z opiek, ale zajęć na wesoło, rozrywkowo, wiele wyjazdów, m.in. wyjść na mareckie lodowisko. Mam nadzieję, że aura nie przeszkodzi nam w tych planach, ale również i wycieczki, i zabawy w mareckich szkołach oraz w Mareckim Ośrodku Kultury. Oczywiście jak zawsze wszystkie bieżące informacje o atrakcjach na Mareckim Orliku, ale również bieżące informacje o życiu z Marek na stronie marek.marki.pl oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook Miasta Marki.